Pięć najbardziej znanych wież na świecie. 5. Wieża Eiffla to słynna wieża żelazna, znajdująca się w Paryżu, we Francji. Została zbudowana w 1889 roku jako główna atrakcja wystawy światowej, która obchodziła stulecie rewolucji francuskiej. Wieża Eiffla została zaprojektowana przez inżyniera Gustawa Eiffla i przez wiele lat była najwyższą strukturą na świecie. Jest to metalowa konstrukcja. Która osiąga wysokość wynoszącą 324 metry, wliczając antenę, co czyni ją jednym z najwyższych punktów w Paryżu. Wieża składa się z tysięcy stalowych prętów połączonych ze sobą i jest charakteryzowana swoją unikalną kratownicową konstrukcją. Wieża Eifla stała się symbolem zarówno Paryża, jak i całej Francji. Znajduje się w parku Champ de Mars, niedaleko Sekwany, i przyciąga miliony turystów z całego świata każdego roku. Odwiedzający mogą wspiąć się na wieżę i podziwiać panoramę Paryża z jej platform widokowych. Wieża jest również oświetlana wieczorami, co dodaje jej uroku i sprawia, że staje się magicznym miejscem, zwłaszcza w nocy. Wieża Eiffla to ikoniczna struktura kulturowa i turystyczna, która stanowi ważny element dziedzictwa architektonicznego Francji. 4. CN Tower, znana również jako Canadian National Tower. To charakterystyczna wieża komunikacyjna i punkt widokowy znajdujący się w Toronto w Kanadzie. Została ukończona w 1976 roku i przez wiele lat była najwyższą wolnostojącą strukturą na świecie. Wieża CN Tower ma wysokość wynoszącą około 553 metry, co sprawia, że jest jednym z najwyższych budynków na świecie. Jest zbudowana z betonu i stalowych konstrukcji a jej charakterystycznym elementem jest wydłużona antena na szczycie, służąca jako wieża komunikacyjna. Jest to popularna atrakcja turystyczna w Toronto, przyciągająca zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów. W wieży znajdują się różne atrakcje, w tym punkty widokowe, restauracje, a nawet możliwość skoku na linię Edgewalk, co sprawia, że jest to miejsce pełne rozrywki i emocji. Z punktów widokowych w CN Tower można podziwiać malowniczy widok na miasto i jego okolice oraz jezioro Ontario. Wieża CN Tower jest ważnym symbolem Toronto i Kanady. Jej imponująca wysokość i charakterystyczny design sprawiają, że jest rozpoznawalna na całym świecie i stanowi integralną część panoramy miasta. 3. Tokyo Sky Tree to imponująca wieża komunikacyjna i punkt widokowy znajdująca się w dzielnicy Sumede w Tokio, w Japonii. Została ukończona i otwarta dla publiczności w 2012 roku. Jest to obiekt o wyjątkowym znaczeniu w japońskim krajobrazie miejskim. Wieża Tokyo Sky Tree jest jednym z najwyższych wolnostojących budynków na świecie, osiągając wysokość wynoszącą 634 metry. Jej wyjątkowy, futurystyczny design nawiązuje do tradycyjnych japońskich elementów architektonicznych, takich jak drewniane konstrukcje, co sprawia, że wieża stanowi połączenie nowoczesności i dziedzictwa kulturowego. Jako punkt widokowy Tokyo Skytree oferuje spektakularne widoki na całe miasto Tokio oraz na pobliskie góry, w tym na górę Fuji w dniach o dobrej widoczności. Wieża posiada platformy widokowe na różnych poziomach, które umożliwiają odwiedzającym podziwianie panoramy miasta z różnych perspektyw. Jest to także popularny punkt widokowy podczas okresu kwitnienia wiśni wiosną. Tokyo Skytree pełni również funkcję nadajnika telewizyjnego i radiowego, co czyni ją ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej w regionie Tokio. Jest ona jednym z symboli współczesnej Japonii i przyciąga turystów z całego świata, którzy chcą doświadczyć zarówno nowoczesności, jak i tradycji tego fascynującego kraju. 2. Wieża Sears, znana również jako Willis Tower, to charakterystyczny wieżowiec w Chicago, Stanach Zjednoczonych. Była to najwyższa wieża na świecie od 1973 roku do 1998 roku i jest nadal jednym z najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych. Wieża Sears została zbudowana we wczesnych latach 70. i miała oryginalnie łączną wysokość wynoszącą około 444 metrów. Po pewnych przeróbkach i modernizacjach w latach 90., wysokość budynku wynosi teraz 527 metrów, wliczając antenę. Charakteryzuje się charakterystycznym designem, z wydłużonymi kształtami na szczycie i czarnym szkłem w fasadzie, co nadaje mu unikalny wygląd. Wieża Sears była znana jako najwyższy budynek na świecie przez wiele lat i była symbolem Chicago. W budynku znajdują się biura, sklepy, restauracje i inne udogodnienia. Jednak jednym z najważniejszych punktów dla odwiedzających jest popularna platforma widokowa o nazwie Skydeck. To miejsce, gdzie turyści mogą podziwiać niesamowite widoki na Chicago i jego okolice, w tym na jezioro Michigan. Najbardziej widowiskowym elementem Skydeck jest balkon z przeszklonym dnem, który umożliwia odwiedzającym spoglądanie w dół na ulice miasta. Wieża Sears, teraz znana jako Willis Tower, jest nadal ważnym elementem krajobrazu Chicago i przyciąga turystów i mieszkańców z całego świata, którzy chcą cieszyć się widokiem z jej imponującej wysokości. 1 Wieża Pes Gloria to obiekt znajdujący się na szczycie góry Schilthorn w Szwajcarii, w regionie alp berneńskich. Wieża Pes Gloria stała się sławna dzięki roli, jaką odegrała w filmie Szpieg, który mnie kochał z serii o Jamesie Bondzie, który został wydany w 1969 roku. W filmie wieża pełniła rolę kliniki narciarskiej i restauracji, które były miejscem akcji kluczowych scen. Wieża Gloria jest położona na wysokości 2970 metrów nad poziomem morza i oferuje spektakularne widoki na otaczające ją szczyty górskie, w tym na Jungfrau, Eiger i Mącz. Dla miłośników narciarstwa, Shiltern stanowi również popularny ośrodek narciarski w okresie zimowym. Obecnie Wieża Pyzgloria jest przede wszystkim atrakcją turystyczną. Wewnątrz znajduje się restauracja, w której można spróbować lokalnych potraw i cieszyć się widokami. W wieży można również odwiedzić wystawę poświęconą filmowi Szpieg, który mnie kochał, i historii miejsca. Istnieje także możliwość wspięcia się na taras widokowy na dachu, gdzie widoki na alpejskie krajobrazy są naprawdę niesamowite. Wieża Pes Gloria jest ważnym miejscem dla fanów filmów o Jamesie Bondzie, a jednocześnie stanowi malowniczą i niezwykłą atrakcję turystyczną, która przyciąga odwiedzających z całego świata. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, jak i pomagasz nam się rozwijać, jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i słyszymy się następnym razem, cześć.